Jedźmy na wycieczkę. Dzięki. Czekam na pisemne zgody. Przepraszam, panowie, skończyliście lekcję, a ja nie dostałem od was pisemnej zgody na wycieczkę do muzeum. Podpisana i dostarczona. Porter, a twoja? Tutaj. Oj, Macy. Nie poprosiłeś mojej mamy o podpis? Nie. Chcesz mu dać fałszywkę? Nie daruje nam tego. Ma nas na oku po ostatniej wpadce. Mamy tutaj kłopoty z koordynacją. Komunikacją. Masz rację, twoja mama to służbistka. Tak. Porter? Artie Jackson? To twój ojciec? Zgadza się. Myślałem, że jest w Vancouver. Bo jest, ale przyjechał w interesach. A mieszka u Karla, prawda? O, tak. Dzwoniliśmy do domu i Porter z nim rozmawiał. To miłe, że tata wpadł z wizytą. A wiesz co? Zadzwonię do Artura. Pochwalę twoje wyniki w Bennett High. Let's give it one more shot. Let's give it everything we got. 'Cause if we get it right, we will surely conquer the world. Hey! I got my wings from an angel. Now we're winning it all the time. I'm giving wings to an angel. All the wings of an angel. Now we gotta learn to fly. Mój kumpel anioł. Skąd wytrzasnąć rodzica? Dyrektor Malone chce pogadać z moim ojcem. Co my zrobimy? Możemy polecieć w kosmos i zepsuć satelitę firmy telefonicznej. Musiałbyś tylko wyczarować rakietę. Albo sami odbierzemy ten telefon. Jasne, skoro chcesz iść na skróty. Przecież mnie znasz. Proszę uwagę, mam ważne ogłoszenie. Weźmiemy udział w konkursie na reklamę nowego soku smakosza. Jeśli nagramy teledysk, możemy wygrać roczny zapas soku. Więc pomyślałam, kto zrobi to lepiej niż ja, Britney. A to właśnie ja. Czeka nas dużo roboty, ale ja się tym nie zajmę, więc czekam na chętnych, a na pewno są chętni. Tak, i jak zwykle wpisuję się na listę jako pierwsza ochotniczka. Zaraz, a na co się zgłaszamy? Do organizacji spektakularnej. Stop! Masz mnie? Wystarczy organizacja. Kocham organizować. Działam w organizacjach. A w zasadzie to ja je zorganizowałam. Teraz mam nowy klub. Ciekawe, co to jest. Nieważne. Zorganizuję go. Wybacz, Sophie, ale potrzebuję tych spodni. Nieważne, że ty też. Słuchaj, zrobimy tak. Jeśli przekonasz Rachel... Becky, rozłącz się, bo czekamy na ważny telefon. Chwila. Odczep się. Jeśli przekonasz Rachel, żeby pożyczyła mi spodnie, pożyczę ci mój nowy odtwarzacz DVD. Dosyć, kończ tę rozmowę. Jeśli chcesz kolczyki, niech Lily pożyczy mi pasek. Na listę wpisało się wiele osób, dzięki mojej akcji organizacyjnej. Trzeba tu będzie skreślić parę osób. Siostry Listern? No dobra, ale przefarbujcie się na blond. Nie byłaś zbyt miła. Przyda się każda pomoc. Pomóc mi możesz jedynie w decyzji, w jaki sposób się uśmiechnąć. Czy tak? Czy może tak? Jak myślisz? Ach, dość, Jane. Przestań wytrzeszczać oczy. Będziesz miała zmarszczki. Bardzo potrzebny nam ten telefon. Okej. Czerwone leginsy w trupie czaszki? Okej, słucham. O, zaczekaj, drugi telefon. Halo? Aha, tak. Nie wiem, zaraz. Kto dzwoni? Dyktator. Ma żonę? Dyrektor Malone. Tak. Becky, rozłączaj się. Nie, muszę dobić targu. Trzeba coś wymyślić. Wyślij ją na księżyc, uwielbia podróże. Jej tak. Nie zaczaruję, ale wyczaruję coś dla niej. Pożyczasz czy nie? czekaj. Wybacz, Sophie. Już nieważne. Porozmawiaj z dyrektorem. Ty z nim gadaj. Dlaczego? Bo jesteś bliżej.
Halo? Kto mówi? Tak, tutaj, tu pan Jackson. Niżej, niżej. Artie Jackson. Tata Portera? Tak, tu Artie. Przez dwa T, no i Q. Q. Tak, tak, to jest... Po portugalsku. To portugalskie imię. Porter mówi, że jest pan świetnym dyrektorem i że ma pan podejście do uczniów. O, dzięki panie Jackson. O, proszę mi mówić Artie. A więc Artie. Tak jest. Muszę już kończyć, panie dyrektorze. Halo? 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 Czy to pizzeria mamy B? Nie, tu dyrektor Malone, pani Montclair. Musiałam coś pomylić. Chciałam zamówić pizzę na obiad. Zazwyczaj gotuję, ale... Kto to? Halo? Włączyła się pani do mojej rozmowy z ojcem Portera. Słuchaj, Artie, życzę ci udanego pobytu, okej? Okay? To pa. Artie, jesteś na dole? Widocznie. To niezwykłe, schodzę na dół. No to mamy wielkie, wielkie kłopoty, synu. Jakie są opcje? Nasze opcje to są twoje opcje. Moja mama jest tutaj i chce poznać twojego wymyślonego tatę. Okej. Cofnąć magię, meksykańskie wakacje. A czas ucieka. Czas, magia czasu, wiem! Artie! Mamy 30 sekund, na tyle mogę zatrzymać czas. Jak będziemy odliczać? Zupełnie jak licznik bomby przed eksplozją. Tnij zielony kabel. Czerwony, są dwa czerwone. Czyżby to była blokada czasu, czy mam zwidy po porannym burrito? Ktoś tu zabawia się czasem. Tak, a ty nas irytujesz. Nie teraz, Denise. Tylko 30 sekund? Nieźle. Ja zatrzymuję czas na 42, ale kto by liczył? Naprawdę nie mamy czasu. Spokojnie. O, 50, mój nowy rekord. Nie popisuj się. Chcę pomóc. A teraz zróbcie mi trochę miejsca. I patrzcie. Voilà. Artie Jackson, miło mi poznać. Tak, tak, my się już znamy, synu, piąteczka. Nie będziesz udawać mojego taty. Dlaczego? Raz, bo ci nie ufam. Dwa, patrz punkt pierwszy. Tik-tak, Porter. Dobra, Denise. Zgodzę się pod warunkiem, że ustawisz jednodniowy limit na tę przemianę. Więc mi nie ufasz? Absolutnie nie. Przemyślałam sprawę. Jeśli Porter odejdzie ze szkoły i przestanie pomagać Karlowi, doktor Kasabi skoncentruje się na mnie, a ja w końcu będę prawdziwą stażystką. Bez limitu nic z tego. Dobra! Już! Angie! Jak miło cię widzieć! Mnie również, Artie. Zostaniesz na obiad? Nie mógłbym go stracić. Zgadza się, mój mały Popo? Popo, jak uroczo! Też tak myślisz? Popo. Popo. Hej! Byłeś bardzo dużym bobasem, Porter. Całkiem jakby ktoś owinął pieluchą piłkę. Przepraszam, zdjęcia są fałszywe, ale śmieszne. O, kiedy zaczął tańczyć w balecie, wcale nie chciał zdejmować tutu. Oj, Popo w tutu. Nie słyszałam o balecie. Nie tańczyłem w balecie. Oj, nie musisz się tego wstydzić. Ha? Balet jest również dla chłopców. Pokaż nam parę kroków. Wiem, że chciałbyś. Chętnie popatrzę. Popo, 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 popo. To był żetek. Doskonale, tak trzymać. Wyglądacie cudownie. Gdzie jest Britney? Czekamy od kilku godzin. Okej, kochani, trochę więcej entuzjazmu. Wyglądacie jak z fabryki smutku. Przypominam, że wystąpicie w reklamie. Okej, powiem wam, co będzie, jeśli się nie postaracie. M zwolniony. Precz! Alex, wchodzisz. Co? Jane, co mamy? Okej, a Britney, ustawisz się tutaj w środku? Świetnie, świetnie. I akcja! Dość! Co znowu? Mój błyszczyk nie błyszczy w popołudniowym słońcu. Niech słońce będzie wyżej. Wyżej będzie dopiero jutro. Powinnaś być bardziej zorganizowana. Okej, słuchajcie, kończymy na dziś, ale wracamy jutro rano. Mam nadzieję, że weźmiesz się w garść.
jaka urocza rodzinka. Na tym koniec, Denis, wystarczy. Ale możesz zostawić zdjęcia, przynajmniej to z porterem na nocniku. Tak, to było śmieszne. Jaką pijesz herbatę? Na wynos. A, tak, za 2 godziny ma samolot. A, oto twój bilet. O, wiecie co, może zadzwonię do linii i zamienię lot? Lecisz do Nepalu, a tam jest jeden lot na tydzień. Nepal. Chyba, że przesiądę się na lotnisku Henry Candy w Bukareszcie. A, Bukareszt jest piękny. Nie zdążysz załatwić wizy. Myślałem, że... Tato... Naprawdę czas na ciebie. A, okej. Okay. Angelo, dziękuję ci za gościnność. O, miło mi było. Wracaj, kiedy zechcesz. Wrócę. A Karl, pa. A ty? O, tak, mój mały popo. Dobra, już wystarczy. Mój mały syneczek. Myślę, że mam dość... Tato. Nie, mój mały popo, będę tęsknił. To się robi bardzo, bardzo niesympatyczne. I nie przestawaj tańczyć. Jaki on słodki. Karl, skarbie, chcesz tańczyć w balecie? Widzisz, jak wygląda porter? Tak, czemu nie? Przybyłam. Godzinę spóźniona. Sens przyjął urodzie, Jane. Ty też spróbuj. Ale teraz nie mamy czasu na filmowanie. Zaczynamy lekcję. Więc nakręcimy później. Przyjdźcie tu wszyscy zaraz po dzwonku, a spóźnialscy nie wystąpią w reklamie. Dosyć tego. Nie traktuj ich w ten sposób. Jak ty do mnie mówisz? Jestem gwiazdą. A ja reżyserem. Ach. Gwiazda! Reżyser! Gwiazda świeci na niebie ponad wszystkimi i jest podziwiana przez ludzi na dole. Reżyserzy to ludzie. A ja polecam twojej uwadze tę petycję protestacyjną. Kto chce porzucić projekt, w którym nie docenia się talentów? Zauważ, że jestem pierwsza. Tęsknię za wujkiem Artim. Jeszcze trochę i zostalibyśmy przyjaciółmi. Wiesz, że mówisz o fałszywym wujku, tak? Ty jesteś fałszywym kuzynem i co z tego? Denise dobrze się bawiła, a ja miałem dość. Kompletnie jej nie ufam. I wiem dlaczego. Hej, popo! Jak miło cię widzieć. Karl! Dzięki za przybycie, panie Jackson. Natychmiast prześlę formularz. Co? Formularz? Dobre wieści. Tata zabiera cię ze sobą do Vancouver. Nie do wiary, Denise chce się mnie pozbyć z Bennett High. Nie możemy jej powstrzymać? Dyrektor myśli, że to mój tata. Mają mnie w garści. Nie sądziłem, że ktoś wytnie numer porterowi Jacksonowi. Nie mają mojego numeru, nie zna nawet mojego kodu. Słuchaj, tylko doktor Kasabi może nam w tym pomóc. O nie, gdyby się rozeszło, że naskarżyłem na innego stażystę, byłbym na zawsze spalony w świecie stażystów. Będę za tobą tęsknił. Nie ruszę się stąd. Denis się zabawia, to ja też. Hej, popo, idę podpisać twoje papiery transferowe. Popo! Jeszcze jedno popo i czas na nią. Czas! Zaraz skończy się jednodniowy limit czasu. Okej, Karl, dogoń go i pilnuj, żeby nie podpisał tych papierów. Zaraz wracam. O, hej, Alex. Poznaj tatę portera, Artiego. Hej. Artie, Alex. Alex, Artie. Artie chciałby się dowiedzieć czegoś o jednorożcach. Serio? Co za fart? Jestem jednorożcologiem! Wie pan, że stado jednorożców oznacza szczęście? Będę szczęśliwy, jeśli przestaniesz gadać. Wie pan, że róg jednorożca nazywa się alakorn? Przecina diamenty! Wow! Jednorożce biegną 4000 km na godzinę! Karl? Spencer? Co się dzieje? Ty? Potraktowałeś mnie milczeniem? To mój wynalazek! Okej, wiem, wasz wynalazek, ale ja go używam. Jane! Odczep się. Okej, właśnie o to mi chodzi. Dlaczego wszyscy są dla mnie tacy okropni? Jak ty komu, tak on tobie. O, nie próbuj na mnie swoich psychologicznych pogawędek, Jane. Nasz teledysk poszedł do kosza i nie wiem dlaczego. Britney, byłaś paskudna dla wszystkich. Oni byli paskudni dla mnie pierwsi. Nie, nieprawda. Wszyscy chcieli pomóc, a ty byłaś złośliwa i niewdzięczna.
Przyjaźń oznacza patrzenie z perspektywy innych ludzi. Każdy jest innego wzrostu, więc to niemożliwe. Ty jesteś niemożliwa! Spróbuj postawić się na naszym miejscu. Ja nigdy nie ubrałabym się jak frajer. Byłabym skończona. Ale mogę udawać frajerkę. O, patrzcie na mnie! Jestem głupia i nazywam się Jane. Mam stare ciuchy, a mama nadal pisze moje imię i nazwisko na torebce śniadaniowej. Choć używałam jej już kilka razy wcześniej. Mam was w nosie. Nakręcę ten teledysk na własną rękę. Smakosz pomaga, kiedy wpadasz w dół. Smakosz. Muszę sprowadzić wszystkich tu. Nie jestem na wyspie, potrzebuję innych ludzi. Więc to jest U, to jest K, to jest U, no i jeszcze Lele. Okej, na dzisiaj wystarczy. O, ale to jest takie piękne, panie dyrektorze. Jeszcze raz, proszę. Miły jesteś. Miałem rasu. Odejdź, nie przeszkadzaj. Nie, proszę. W mitologii poluje się na rogi jednorożców, bo kto je poliże? Dyrektor Malone. Panie Jackson, już wydrukowałem te formularze transferowe. Karl? O, przepraszam, alergia. Nieważne. To było menu chińskiej restauracji, które mi przysłali. A oto formularz, panie Jackson. Zaraz, dyrektorze Malone. Proszę się przez chwilę nad tym zastanowić. Czym stanie się ta szkoła bez Portera Jacksona? Jeśli Porter Jackson odejdzie, wtedy wielka, lśniąca gwiazda zgaśnie nad Bennett High. Jedzenie w stołówce zejdzie na psy, nasz dzwonek zacznie skrzeczeć, a w bibliotece zrobi się cicho. Ale jeśli Porter zostanie, Bennett High znów zalśni. Niech lśni, Bennett High. Niech lśni. To było piękne. Cóż, panie Jackson, podpis na dole. O, dziękuję bardzo. Wstrzymaj się! Ogień trzeba zwalczyć ogniem. Witam, dyrektorze Malone. Jestem Portia Jackson, mama Portera. O, bardzo mi miło, pani Jackson. Co za niespodzianka. No właśnie. O, mój Arturek, chodź tu. Okej. Już wystarczy. Okej. I mój ulubiony siostrzeniec, Karl. Niech cię uścisnę. Uściśnij mnie. Więc to prawda? Britney wszystkich przeprasza? Bardzo jej zależy na tym teledysku. Albo raczej na popularności. Tak czy siak to miłe. Hej, tak mi przykro. Przepraszam. To już się nie powtórzy. Hej, Jane. Chciałam cię oficjalnie przeprosić za moje zachowanie podczas kręcenia reklamy. I doceniam twoją ciężką pracę i zaangażowanie. Wow, dzięki, Britney. Staram się patrzeć z perspektywy innych ludzi, jak mówiłaś. Britney, naprawdę zrozumiałaś. Wiesz co? Wciąż mamy 4 godziny, żeby nagrać teledysk na konkurs Smakosza. Damy radę. Ale ty to zrobisz, tak? Ciągle żartujesz. Oto rola życia. Trzeba podpisać papiery Portera, już. Nie tak szybko. Mam wspaniałe wieści. Firma Artura buduje fabrykę w Bułgarii. I co lepsze? Artur został kierownikiem. Gratulacje. Tak, fantastycznie. Powinniśmy spakować rzeczy Portera. Spodoba mu się w Bułgarii. O, ale Porter tak polubił kolegów z Bennett High. Nie możemy go ciągle przenosić. No tak, ale sama przyznasz, że podróże też wzbogacają. Zgadza się, dyrektorze? Jak najbardziej. Nastolatki potrzebują stabilizacji. Tak, dyrektorze Malone? Jak najbardziej. A w sytuacji, gdy żadne z nas nie chce stracić twarzy, zostawmy to i dajmy sobie czas. Prawda, Arturze?
O, ła, jak późno. Minuta do Denis. Porter zostaje. Ładnie Porsche. Arl? Nie! Jak zwykle szalony. Dosyć dramatycznie. A więc ustalone. Porter zostaje w Bennett High. Co to? O, kręcą reklamę Smakosza. Najlepszy pomysł na sok. Żelatynki? Jak widać. Chodźmy. Dobra. Smakosz! Nie przynieśliście mi pisemnej zgody na wycieczkę do muzeum. Ja mam. Wie pan, że jednorożce jedzą tęcze, landrynki i małe... Małe co? Małe co? I ona może zostać, ona może zostać, może tu zostać. Wersja polska na zlecenie Teletoon Plus Studio Publishing.